Witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę ze zmienionym głosem, gdyż dopadł mnie katar niestety. Ale co tam, naszym głównym aktorem dzisiaj będzie cukinia. Mianowicie przyrządzę dla Was placki z niej. Jak zobaczycie, przepis jak zwykle nie wymaga dużego nakładu finansowego. Fajne składniki są. Jest to zdrowe danie, szczególnie, że przedstawię Wam dwa sposoby na wykonanie tego. Jedne będzie z tłuszczem, drugie bez. No wiadomo, te bez jest właśnie te zdrowsze. Także nie ma co tu dużo opowiadać. Zapraszam do oglądania. Będziemy potrzebować następujące składniki. Cukinia, gdzieś kilo 200, kilo 400. W moim wypadku jedna sztuka duża. Cebula czerwona, kilka ząbków czosnku. Gdzie około 200 g mąki, może się okazać, że troszkę więcej. Dwa jajka, potarty ser mozzarella, jadałem pół opakowania, czyli gdzieś 100 g. Dwie łyżki śmietany, 18. Ja mam świeży szczypiorek, pietruszkę i koper, sól oraz pieprz do smaku. Ja z mojej cukinii odkroiłem ogonek, pozostałą część postanowiłem obrać z racji na jej gabaryty. Obawiałem się, że skórka będzie jednak za twarda, żeby ją strzeć w całości. Następnie przekroiłem ją w pół i wyciągłem z niej te największe pestki. Następnie pokroiłem cukinię w mniejsze kawałki, jak również obieram sobie czosnek i cebulę z łupiny. Następnie cebulę tą kroję w kilka grubszych plasterków i naszą cukinię oraz cebulę postanowiłem tym razem zacząć za pomocą robota kuchennego. Robię to oczywiście pierwszy raz w filmikach. Z reguły wszystko, co było do utarcia, to ucierałem ręcznie. Tym razem jednak skorzystałem z pomocy. Tartą zawartość pojemnika przekładamy sobie do sitka. Tam dodajemy dwie łyżeczki soli. Wszystko to mieszamy i dodatkowo jeszcze uciskamy. Cała cukinia puści nam wodę, którą sobie później odlejemy. I nie będziemy musieli dodawać tak dużo mąki w celu, aby nasza masa była taka sztywniejsza i to wszystko nam się później połączyło na patelni. W czasie, gdy cukinię mamy odstawioną, zrobimy sobie szybki sos tzatziki. Do tego będziemy potrzebować dwa ogórki zielone, jogurt typu greckiego, koperek, trochę czosnku i sól. Więc bieramy ogórki, ucieramy je na tarce i odlewamy z nich wodę, mocno je uciskając. Dodajemy sobie czosnek. Ja dodałem jeden większy ząbek. Teraz siekam sobie nasz koperek i dodaję do ogórków startych. Dodajemy pół opakowania naszego jogurtu greckiego. Pieprzymy, solimy do smaku, kosztujemy i najlepiej to odstawić na co najmniej pół godziny do lodówki. Z pietruszki oraz koperku usuwamy wszystkie grubsze łodygi, które nie mają liści. Bierzemy szczypiorek do tego i wszystko razem siekamy. Cukinia stała gdzieś 20-25 minut, więc myślę, że cała woda z niej już odpłynęła. I przechodzimy do dalszej części. Do miski najpierw wbijamy dwa jajka i je roztrzepuję. Następnie do tego przekładam sobie wcześniej poszatkowaną cukinię wraz z cebulą. Dosypujemy do tego nasze poszatkowane wcześniej rośliny w ilości powiadającej każdemu z Was. Do tego czosnek. Tak samo dajcie sobie tyle, na ile macie ochotę. Wszystko dokładnie wymieszajcie. Do tego po trochu dodajcie mąki i kontrolujcie masę. Ma być taka zwięzła, żeby to się później nie rozleciało. Po tych czynnościach przechodzę do wsypania naszej mozzarelli. Wszystko to, co tam było zbrylone, to sobie jeszcze bardziej rozdrabniam. Do tego doprawiam solą i pieprzem według uznania. I wszystko znowu ładnie mieszamy. Dobrze nagrzewamy sobie patelnię wraz z olejem. Ja podczas tego nagrzewania do całej masy dodałem jeszcze dwie łyżki śmietany 18, czego nie nagrałem. Bardzo Was za to przepraszam. Następnie wymieszałem całą masę powtórnie i przelewam na patelnię.
postanowiłem robić po dwa placki, tak jak to widzicie. Co jakiś czas je przewracam i obserwuję tak, żeby miały mocno złocisty kolor. Gdy uznamy, że to już, przekładamy sobie na ręcznik papierowy i odsączamy z resztek oleju. Z pozostałą masą robimy to samo, co przed chwilą, bądź też z tej samej masy możecie sobie zrobić placki beztłuszczowo. W tym wypadku ja wyciągłem sobie patelnię do naleśników, nagrzałem ją i rozlałem naszą masę. Tym razem wybrałem opcję pojedynczą. Więc tu tak samo, przewracamy sobie go co jakiś czas i obserwujemy, czy jest już mocno złocisty. Jeśli tak, to ściągamy i jemy. Tak prezentują się trzy nasze placki z cukinii wraz z naszym sosem koperkowym. Nie mogłem się powstrzymać i musiałem spróbować już od razu. Przepyszne, chrupiące brzegi. Po prostu rewelacja. Zapraszam do wypróbowania tego przepisu. Wersja beztłuszczowa jest również bardzo apetyczna. Tutaj wykorzystałem mój sos czosnkowy, który jest na mojej liście. Polecam sobie do tego dołożyć. Możecie mieć dwie różne wersje sosu. Że ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i pewnie widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować, aby nic nie przegapić.